Dzień dobry. Witam ze Lwowa. Tak, moi drodzy, dzisiaj chcę zabrać was na taki mały spacerek po Lwowu. Akurat zobaczycie, jak Lwów żyje w czasach wojny. Jeżeli nie mylę się, akurat teraz, w tej chwili jest włączony alarm przeciwlotniczy. Jak widzicie, miasto żyje. I jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli chcecie trochę spędzić czas ze mną, to zapraszam. Idziemy. I moi drodzy, jestem prawie w centrum miasta i zaczynam dzisiaj od tego pana. Ten pan to Jurij Kulczycki i ten pan, można powiedzieć tak, że nauczył całą Europę pić kawę. Tak samo dzięki niemu w Europie pojawiła się kawa. Powiem wam szczerze, że tu jestem też pierwszy raz, więc jak zwykle ze mną pierwszy raz widzicie jakieś wspaniałe miejsca. I jaki ja mam dzisiaj plan? Trochę pochodzić po centrum. Jak już mówiłam, zobaczycie, jak miasto żyje w czasach wojny. Jeżeli będzie coś ciekawego pojawić się, to oczywiście, że będę włączyć się do was i mówić co i jak. I cóż, idziemy na taki mały spacerek. Mój drugi przystanek to Ojcowie Lampy Pasowej. Tam na górze jest drugi ojciec. I wiecie co? Tu jest bardzo dobra tradycja. Kiedy wy chcecie, albo macie jakieś marzenie, trzeba moi drodzy, widać, że wojna trwa. Tu schowane popularne pomniki. I wiecie, co napisane, że będziemy ich obserwować na żywo, kiedy zwyciężymy. Więc czekamy tą chwilę, kiedy Ukraina zwycięży i Lwów będzie na maksymalnie otwarty dla turystów. Jestem akurat na Starówce, tu ratusz i oczywiście, że też tam na górze wejście jest zamknięte, chociaż w czasach, kiedy wszystko było w porządku, można było tam pójść na górę i zobaczyć Lwów z góry. No, wojna trwa i
nigdy o tym nie zapominamy, niestety. Cóż, kochani, jestem w kopalni kawy. Mówią, że we Lwowie urodziła się kawa i nigdy więcej nie rodzi się kawa, tylko w kopalni kawy we Lwowie. Więc jestem tu pierwszy raz. Tak śmiesznie brzmi, ale dały nam kas. Mieszkam obok Lwowa i jestem tu pierwsza. Idziemy, pospacerujemy trochę po tej kopalni i spróbujemy znaleźć tą kawę. Drodzy, będę w tym miejscu z gorącą wiśniową nastoinką. Żegnę się z Wami. Nasza pijana wiśnia. Myślę, że Wy wiecie, co to za miejsce, ponieważ w Warszawie są też piani wiśni. Nie wiem, jak w innych miastach, ale jeżeli nie mili się, to też Polacy dobrze wiedzą, co to za pijana wiśnia. Polecam wiśniową nastoinką gorącą. I jak już mówiłam, będę w tym miejscu żegnać się z Wami na placu, na Starówce. Dzięki, że ten wieczór, ten dzień, nie wiem kiedy wyjdzie ten filmik, byliście ze mną. Pozdrowienia z Ukrainy, pozdrowienia ze Lwowa. Jak widzicie, wszystko w porządku. My trzymamy się, Ukraina trzyma się, Lwów trzyma się. Więc z wiarą w lepsze, z wiarą w zwycięstwo będę żegnać się z Wami. Pa! Dzięki za dzisiaj!